Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na test oraz na recenzję monitora. Monitora, który jest kierowany przede wszystkim dla osób najbardziej wymagających, czyli dla graczy. Będzie to model AOC G2460P. Zapraszam. Sam monitor wykonany jest moim zdaniem bardzo dobrze, ponieważ mamy tutaj przede wszystkim matową ramkę, która praktycznie w ogóle nie łapie ślady palców. Przede wszystkim jest to konstrukcja 24-calowa o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Monitor posiada również bardzo duże możliwości dostosowania go do własnych preferencji. Możemy go całkiem nisko opuścić, podnieść wysoko, obrócić praktycznie w dowolną stronę, choć wydaje się, że tak naprawdę nie ma tutaj takiego systemu, to zaraz Wam pokażę, możemy go faktycznie obracać, natomiast razem z całą podstawą. Dodatkowo oczywiście możemy go również ustawić w funkcji pivot i tutaj również mamy pewien zakres regulacji jego położenia. Wspominałem Wam wcześniej o tym, że mamy tutaj możliwość ustawienia tego monitora na boki, zarówno w prawą, jak i w lewą stronę, jednak nie jest to łatwe i wygląda to, jakbyśmy przesuwali cały monitor. Tak, słuchajcie, nie jest. Zobaczcie, że mamy tutaj podstawę z czterema dużymi takimi gumowymi elementami i ona jest obracana niezależnie od samego monitora. I tak naprawdę w teorii, opierając się na tej podstawie, monitor powinniśmy tutaj bez problemu obracać. Jak widzicie, w praktyce niestety opór jest na tyle duży, ten system jest na tyle do poprawy, że wygląda to faktycznie, jakbyśmy obracali cały monitor, a nie swobodnie go tutaj na tej podstawie, tak jak ja teraz obracam ją w tej chwili. Produkt AOC posiada również system zarządzania okablowaniem, co jest tutaj niewątpliwym plusem, ponieważ to gwarantuje nam porządek na biurku. Tak jak widzicie, wszystkie przewody są ładnie, że tak powiem, spięte w jedną wiązkę. Natomiast trudno go nazwać zaawansowanym, ponieważ wszystkie przewody, jak widzicie, przechodzą przez taki przepust w zasadzie, który jest dołączany osobno. Możemy go sobie ustawić na różnej wysokości. Natomiast wszystkie przewody idą z boku dopiero tutaj, przez ten przepust. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem są systemy, które stosuje na przykład BenQ czy Philips, które polegają po prostu na otworze tutaj w podstawie samego monitora, dzięki czemu te przewody nie są tak pościskane, one nie są tak powykrzywiane i wygląda to też troszeczkę lepiej. Natomiast sama obecność tego systemu jest to na pewno niewątpliwym plusem. To, co natomiast jest ciekawe, to fakt, że głośniki, które mamy tutaj, stereo, zostały zainstalowane na górze monitora, a nie na dole, jak robi to większość producentów. Rzućmy okiem na porty, jakie tutaj mamy. Idąc od samej góry, mamy przede wszystkim wyjście słuchawkowe na standardowy 3,5 mm mini jack. Zaraz obok niego jest wejście, które pozwala nam podłączyć monitor do naszego komputera, do naszej karty dźwiękowej. Poniżej pełnowymiarowy port HDMI, DVI, DSAP oraz DisplayPort, również pełnowymiarowy. Idziemy sobie niżej. Tutaj mamy kolejny zestaw portów. Przede wszystkim mamy to wejście zasilające, włącznik-wyłącznik, który pozwala nam na całkowite odpięcie zasilania od monitora, czyli dokładnie coś jak przycisk 0W w przypadku Philipsa, a poniżej mamy dwa porty USB od huba. Tutaj mamy wejście zasilające, kolejne dwa porty. Zostały ulokowane z boku monitora, z czego jeden, ten czerwony, jest dodatkowo przystosowany do szybkiego ładowania takich urządzeń jak telefony, smartfony, tablety i tak dalej. To, co myślę ucieszy wielu użytkowników tego monitora, to przede wszystkim fakt, że mamy tutaj przyciski nie dotykowe, ale zwykłe, tradycyjne. Te umieszczone są na dole ramki monitora, natomiast ich oznaczenia znajdują się również z frontu ramki, tak więc ich lokalizacja nie powinna być tutaj dla nikogo problemem. Z frontu monitora nie znajdziemy żadnych przycisków, żadnych frontów. Jedynym takim widocznym elementem, który tutaj jest inny od całej ramki, praktycznie też czujnik światła, który pozwala nam na automatyczne dostosowanie jasności wyświetlanego obrazu w zależności od panujących warunków otoczenia. Menu monitora jest dostępne w kilku językach. Jest to również język polski. Mamy możliwość zmiany podstawowych ustawień, takich jak kontrast, jasność, wybór trybu ekonomicznego, wybór gamma, dostosowanie DCR, eye care, funkcja również odpowiedzialna za oszczędzanie energii. Możliwość oczywiście dostosowania barw, wzmocnienia obrazu, ustawienia OSD, czyli ustawienia samego menu oraz kilka funkcji ekstra. Między innymi możliwość dostosowania chociażby tutaj współczynnika obrazu, czyli możliwość wyboru również ustawień na przykład 4:3. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wybieramy sobie inną z opcji
i automatycznie obraz zostaje zmieniony, dostosowany, co jest widoczne w tym okienku powyżej. Przydaje się to zwłaszcza w przypadku gier starszych. ,23 cala i zaraz wracamy do nominalnej wartości, czyli do rozdzielczości Full HD i 24 cali. To jest monitor z podświetlaniem krawędziowym, oczywiście LED-owym, ale krawędziowym, więc warto również przyjrzeć się równomierności podświetlania, która tutaj jest moim zdaniem na takim średnim poziomie. Wyraźnie jaśniejsze elementy znajdują się do góry, przy górnej ramce, troszeczkę z prawej strony akurat w przypadku testowanego modelu. Oraz coś, co możemy zauważyć, co ja tutaj spróbuję troszeczkę zasłonić też własnym ciałem, to również delikatnie jaśniej jest ze strony lewej monitora. Natomiast nie są to jakieś uporczywe różnice w podświetlaniu. Na co dzień myślę, że to dla większości osób nie będzie miało większego znaczenia. Słuchajcie, przede wszystkim to, o czym wspominałem, czyli jest to monitor 144 Hz z odświeżaniem nawet nie jednej milisekundy. I myślę, że to te dwa parametry tak naprawdę są najważniejsze tutaj pod względem ujęcia tego monitora, tego modelu jako pełnoprawnego produktu dla graczy. Co do wartości, co do rozdzielczości, to tutaj jeszcze raz przypomnę, to jest monitor 24-calowy z rozdzielczością Full HD. Zobaczcie, mamy ustawione odświeżanie 144 Hz. No i wchodzimy sobie tutaj do akcji w jedną z najbardziej dynamicznych strzelanek, czyli Medal of Honor Warfighter. Zobaczmy, jak zachowuje się nasz tutaj bohater. My w tym momencie bronimy tutaj ładunków. I zobaczcie, że czas reakcji jest praktycznie błyskawiczny, nie mamy praktycznie żadnych opóźnień i to, co my wykonujemy, jest od razu odzwierciedlone na samym monitorze, natomiast nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego monitora. Zobaczcie, a jedziemy. No, powiem wam, że tutaj i niestety nie przeżyłem, ale szło dobrze. W tak dynamicznych grach nie ma mowy o żadnym smużeniu, gra jest naprawdę mega płynna, tak więc tutaj każdy, chyba nawet najbardziej wymagający użytkownik będzie zadowolony z tego monitora. Tak, dokładnie. Zobaczymy, czy ostrzałem udało się kogoś załatwić, niestety nie. No, widzimy tutaj, że monitor sprawdza się jak najbardziej dla graczy. Ja słuchajcie, teraz korzystam jeszcze, druga rzecz ważna, z ustawień predefiniowanych tego monitora jako pełnoprawnego produktu dla graczy, czyli mamy tutaj podniesiony kontrast, troszeczkę wyższy współczynnik gamma, także przeciwnik jest o wiele szybciej widoczny i możemy szybciej go zauważyć. Kolejną rzeczą, jaką sobie ocenimy, to będą kąty widzenia. Pamiętajcie, że to jest TNK, czyli tutaj na jakieś rewelacyjne wyniki w zasadzie nie ma co liczyć. Zrobimy to w takim zakresie, na jaki pozwala nam monitor wraz z jego regulacją. Czyli tak, przede wszystkim odchylamy sobie w dół. Tutaj jak widzicie zmiany są, natomiast nie są one jakoś widoczne i uporczywe. Maksymalnie w górę, dalej już nie pójdzie. Tutaj jak widzicie obraz staje się zdecydowanie jaśniejszy od tego w dół. No i słuchajcie, odchylamy sobie go na boki. Słuchajcie, matryca razem z podstawą wędruje i w jednym i w drugim kierunku praktycznie o 180 stopni. Natomiast kręci nam się tutaj cała podstawa. To niestety za chwilę wam o tym wspomnę w podsumowaniu. Jest jedna z wad tego monitora, dlatego możliwe, że go troszeczkę niestety, ale będę musiał przesunąć w całości. I lecimy sobie z powrotem już zdecydowanie wolniej. Jak widzicie, tutaj obraz dopiero zaczyna nam się pojawiać. Natomiast te kolory jeszcze są, no delikatnie mówiąc, dalekie od tych, które są na pierwotnym zdjęciu. Tu już jest w miarę przyzwoicie, natomiast do takiego pełnego kąta nam już niewiele brakuje. Lecimy sobie w drugą stronę, odchylamy go całkowicie. Z kadru chyba jeszcze nie uciekłem. No i wracamy w drugą stronę. Tutaj różnica będzie praktycznie taka sama jak w przypadku pierwszego z testów. Czyli w zasadzie teraz już mamy ten obraz dosyć dobrze widoczny. Natomiast pewne różnice w odwzorowaniu barw oczywiście są.
Sprawdźmy teraz pobór prądu monitora EOS G2460P w różnych predefiniowanych przez producenta ustawieniach. Na początek idzie tryb tekstu. On charakteryzuje się przede wszystkim najniższym spośród tych trybów podświetlaniem matrycy, co również wiąże się z najniższym poborem prądu. Jak widzicie, w tym momencie na wattomierzu mamy wartość około 22,5 W. Zmienimy sobie teraz ustawienia na oczywiście tryb gry, czyli jeden z tutaj z jaśniejszych podświetlań. No i zobaczmy, pobór prądu oczywiście skoczył i w tej chwili wynosi on około 30, niecałe 30 W. Sprawdźmy jeszcze jeden tryb, który związany jest z automatycznym dostosowaniem jasności, a mianowicie chodzi o użycie czujnika światła, który pozwala nam na dostosowanie podświetlenia matrycy w zależności od panujących warunków. Im jest jaśniej, tym podświetlanie matrycy jest intensywniejsze i na odwrót, im ciemniej, czyli wieczorami, podświetlanie matrycy jest mniejsze, dzięki czemu nasze oczy po prostu męczą się mniej. Jak widzimy, tutaj podświetlanie matrycy przy doświetlaniu całego planu lampą jest oczywiście najwyższe i w tym momencie pobór prądu z gniazdka wynosi ciut ponad 35 W. Choć monitor EOS G2460P to jest produkt przeznaczony dla graczy, miłym dodatkiem jest tutaj wbudowane głośniki. Posłuchajmy chwilkę. To jest maksymalna głośność, od razu informacja. Będzie to Sony Xperia Z1. Zapraszam do oglądania. Jak słyszymy, zarówno jakość tych głośników, ani ich moc nie zachwycają, natomiast pamiętajcie, że są to głośniki wbudowane w monitor. Ich celem nie jest zastąpienie osobnego zestawu stereo, a jedynie takie pewne uniezależnienie i one stanowią tutaj dodatkową alternatywę w momencie, kiedy po prostu nie mamy żadnych głośników, nie mamy miejsca na jakieś głośniki. To jest czasowe rozwiązanie, które pozwoli nam na jakiekolwiek w ogóle odtworzenie dźwięku przez monitor. Monitor EOS G2460P. Podsumowanie i takie moje wrażenia z jego testów. Przede wszystkim jest to produkt, który jest naprawdę dobrze wykonany. Są takie elementy, do których na opartego można by się przyczepić, chociażby jak system zarządzania kablowaniem, który mógłby być lepszy, podobnie jak system obracania całego monitora, gdzie można tutaj popracować nad jego pracą. Natomiast tak naprawdę to już jest czyste czepiactwo. Przede wszystkim niewiele monitorów ma taki system zarządzania okablowania jak chociażby EOS. Niewiele monitorów możemy również w tak szerokim zakresie jak EOS regulować. No i tutaj przechodzimy do kolejnego elementu, czyli możliwości dostosowania ustawień tego monitora do własnych potrzeb. Zaczynając od tych sprzętowych, mamy funkcję pivot, mamy możliwość ustawienia matrycy w dość szerokim kącie, tak więc tutaj pozwoli nam to na dostosowanie położenia monitora do własnych preferencji, do własnego miejsca pracy. Dodatkowo mamy również możliwość sterowania ustawieniami samego monitora, samego wyświetlanego obrazu od korekcji barw poprzez takie parametry podstawowe jak jasność czy gamma, zarówno z poziomu menu OSD przyciskami, jak i również dzięki załączonemu oprogramowaniu bezpośrednio z poziomu systemu, bez konieczności w ogóle dotykania tych przycisków tutaj na dole. Jeżeli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu, to przede wszystkim musimy pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z matrycą typu TN. Odwzorowanie barw już na dzień dobry nie jest tak dobre jak chociażby w matrycach IPS i trudno tak naprawdę porównywać produkty zupełnie innej kategorii i o zupełnie innym przeznaczeniu. Kolejna rzecz, to jest produkt dla graczy. Pamiętajcie, że w przypadku monitorów dla graczy tak naprawdę wierność odwzorowania barw ma nawet trzecio albo i czwartorzędne znaczenie, ponieważ tutaj chodzi przede wszystkim o co? O to, żeby nie było żadnego smużenia. Odświeżanie na poziomie 1 milisekundy nie ma problemu. Kolejna rzecz to jest, jeżeli chodzi o odświeżanie samego ekranu 144 Hz, mamy płynną rozgrywkę, nie ma problemu. Kolejna rzecz związana z tym monitorem jako monitorem dla graczy to są predefiniowane ustawienia do gier. Wyższy kontrast, wyższa jasność, to nam dodatkowo pozwoli szybciej zauważyć przeciwnika, który może się chcieć schować w jakimś ciemniejszym kawałku, gdzieś tam przykampić trochę. Tutaj nie ma tego problemu, ponieważ my go szybciej zobaczymy niż on czasami zauważy nas. Jeżeli mówimy już o wadach tego monitora, to przede wszystkim głośniki są jak najbardziej, mamy te głośniki wbudowane, to jest na plus, natomiast i ich moc, i zarówno jakość generowanego przez nie dźwięku stanowią tak naprawdę tylko i wyłącznie alternatywę
czasową dla normalnych głośników. Nawet jeżeli tutaj bym miał porównać ten zestaw do innych głośników, które możemy znaleźć w innych monitorach, to tutaj AOC wypada dosyć słabo. Kolejna rzecz to jest możliwość poprawienia tej matrycy. Ja tutaj wrócę do tego troszeczkę, tak, do tego się cofnę, ponieważ no, ta stópka powinna być trochę lepiej rozwiązana i ta podstawa powinna się dać łatwiej obracać. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie kolejne minusy, do których miałbym się już przyczepić, no to te odwzorowanie barw, myślę, że można tutaj zaliczyć na pewien minus, natomiast pamiętajcie, że tutaj nie ma takich wymogów jak w przypadku monitorów, czy dla grafików, czy dla osób, które zajmują się bardziej profesjonalnie, czy nawet amatorsko obróbką wideo, czy foto. Kolejna rzecz, która mnie cieszy, to jest przede wszystkim matowa matryca. Na szczęście coraz więcej producentów przychodzi o rozum do głowy i stosuje matowe matryce, które nie odbijają tak światła jak błyszczące, nawet troszeczkę kosztem tej troszeczkę zakłamanej jakości obrazu. No i przede wszystkim matowa, cała matowa ramka. Nie ma tutaj problemu z odciskami palcy, ten monitor się nie brudzi mocno, to myślę, że też dla wielu osób ma znaczenie. Plusem jest również tutaj wbudowany hub USB na 4 porty, minusem to, że nie jest już on w standardzie 3.0. Jeżeli chodzi o cenę tego monitora, to na chwilę obecną możemy go kupić za kwotę od około 1300 do 1500 zł. Jest to dosyć drogo, natomiast patrząc pod kątem typowo produktów dla graczy, które mają bardzo podobne parametry techniczne, to tak naprawdę nie jest cena wygórowana, ponieważ konkurencja oferuje produkty w zbliżonych cenach, o zbliżonych parametrach i tutaj tak naprawdę decydują zaledwie szczegóły i nasze indywidualne preferencje. Moi drodzy, to jest na wszystko w tej recenzji. Ja Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam Was również na nasz portal wideotesty.pl do pełnej recenzji tekstowej, a my się zobaczymy w przyszłych filmach.